Cześć kochani, dzisiaj zrobię chlebek bananowy, takie ciasto bananowe. Akurat miałam takie 3 banany, już takie dosyć dojrzałe. Nie lubię takich za dojrzałych, a na ciasto są przepyszne. Także 3 banany. Mam tutaj 240 g mąki, do której dałam szczyptę soli. Dodam jeszcze łyżeczkę sody oczyszczonej do mąki i łyżeczkę proszku do pieczenia, a to za chwilę dodam. Będę jeszcze potrzebowała, to jest 1/2 szklanki, czyli to jest 120 ml cukru, 80 ml roztopionego masełka, 2 jajka, trochę orzechów, trochę rodzynek. I zaczynamy od tłuszczu najpierw. Dajemy tłuszcz i dajemy cukier. No i potrzebujemy ubijaka. Będziemy ubijać, ucierać. A potem będziemy dodawać jajka. Musimy chwilę to utrzeć. Ja sobie dodam sodę i trochę do mąki. Mąka oczywiście przysiana. Daję łyżeczkę sody. Łyżeczka świeżo odkażony. Będzie super. I łyżeczkę soda z płaską. Nie chcę ją zjechać. I łyżeczkę. To wymieszam, a banany muszę sobie oczywiście rozgnieść w widelce. Muszę zwiększyć obrotność, także będzie trochę głośno. Dodaję teraz jajko. Jedno jajko, mocnego i drugie jajko. I za chwilę będziemy dodawać mąkę i banany. I damy troszkę wanilii, jakieś łyżeczkę. Kupiliśmy taką dużą butelkę w Costco. 16 dolarów kosztowało, ale to nam jest wystarczy na rok. Zaczynam dodawać mąkę. Mniejsze na minimum. I daję trochę mąki, trochę bananu. Dwie łyżki mąki, dwie łyżki bananu. A na końcu dodam rodzynki i orzech. Dodajemy orzechy włoskie i rodzynki, na garstkę, ile kto lubi. Wszystko wymieszamy i przekładamy do foremki. Foremkę tylko na spód dałam troszkę papieru do pieczenia, bo nie lubię, że się czasami spód przykleja właśnie, albo za bardzo przypieka. I posmarowałam odrobiną oleju. I przekładam moje ciasto. No takie dosyć płynne, ale takie ma być. Piec nagrzewamy na 175 stopni, ale tak będziemy piekli między 45 a 50 minut. Po prostu musimy obserwować do suchego patyczka. Pieczemy. Zawsze po 45 minutach sprawdzam, czy nie klei się. I wkładamy do pieca. Kochani, nasz chlebek bananowy, czy ciasto bananowe. Piekło się w 50 minut, ale jeszcze sprawdzę raz, bo sprawdzałam i mój drucik był mokry, teraz jest suchy. Tak, znaczy, że ciasto upieczone. Zostawiam tak w 10 minut w tej blaszce, a potem je wyjmę. Kochani, ciasto przestygło, czyli chlebek bananowy. Ukroję tylko kawałeczek tą piętkę, bo jesteśmy przed obiadem. Ale chociaż pokażę wam, jak wygląda. Pięknie się upiek. No ale chociaż. Pięknie pachnie. Tak, pachnie pięknie. Spróbuję. Pada spróbować. Pada. Chociaż po kawałeczku spróbujemy. No, ja próbuję. Piętkę spróbujemy. Piętka. Pysznie. Jemy. Bardzo, bardzo dobry do porannej kawusi. Idealny będzie na jutro. Taki nie za bardzo słodki. Bo ja dałam mniej cukru, bo dałam rodzynki, banany były słodkie. Pyszne. Coś pysznego. Pyszny chlebuś. To chlebuś to jest takie ciasto bananowe. Ciasto bananowe. Kochani, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Smacznego. Spróbujcie chociaż raz. Pychamy. Jak macie banany. Posmakuje. Jeżeli macie banany takie już bardzo dojrzałe,
perfekt się nadają właśnie na taki placuszek bananowy. Coś pysznego. Dziękujemy, kochani. Trzymajcie się. Do następnego.